Ostatnio przyszła do mnie kamera Canon H9R, tej właśnie, więc taki pokażę, co ogólnie było w tym zestawie. To różne były zestawy, niektóre bez na przykład tej opaski na głowę. Tu jest też opaska na klatkę piersiową. Tu jest taki pojemnik na tlen. Znaczy, mało nosić kamerę ogólnie, żeby nie tonęła w wodzie. Dobra, no to pokażę wam ogólnie. Obudowa oczywiście musi być, jak to kamery sportowe, obudowa wodoodporna. Tutaj druga klapka do tej obudowy, jakby jedna się zepsuła. Jakieś mocowania. Ogólnie taką całą walizeczkę. Tu jest bateria zapasowa. Druga bateria. Tu jest do ładowarki kabelek. Selfie stick tu jest. I tutaj ogólnie są inne rzeczy. Tu jest na przykład na rower mocowanie. Takie mocowania przylepne. Tu jest, no, takie na statyw. Uchwyt, coś takiego. Takie uchwyty. I zapasowe takie, no, do przykręcania ogólnie. W takim sensie. Tu jest cała instrukcja. Oczywiście po angielsku. Ogólnie pokazuje, co i jak w tej kamerze. Tu wszystkie części. Jak można to połączyć fajnie. Tutaj pisze, że ma timelapsy na przykład ta kamera też. Ile można nagrywać na tej kamerze, zależnie od karty. Jakieś, jak zdjęcia, jak timelapsy, wszystko jak tu pisze. Co tu jeszcze jest? Że można robić z nią live'y na YouTube na przykład. Pilot tutaj jest. Oczywiście fajną rzeczą właśnie jest ten pilot, który bardzo jest przydatny na pewno. Wystarczy klikniesz i od razu ci albo robi zdjęcie, albo zaczyna film. Tu jest selfie stick. Opaska na głowę i na klatkę piersiową. A tak z ciekawości, to tak wygląda moja kamera, którą zawsze nagrywałem. Nikt prawdopodobnie nie widział tak normalnie. Tak ona wygląda. JVC. Tu jest włożyć kartę pamięci, bo akurat teraz ją mam. Tak wygląda moja kamera stara, którą nagrywałem normalne ujęcia i pewnie dalej będzie nagrywać. Tylko że inne rzeczy, a ta też będzie, na przykład hole, jakieś tam inne fajne rzeczy. Tu jest ładowarka, bateria, wszystkie rzeczy. Tutaj na przykład są te trytytki, taka linka do ładowarki, jakieś tam taka opaska śmieszna. I ogólnie to tyle wszystkich rzeczy. No, kamerka wygląda wszystko fajnie ogólnie. Obraz jest bardzo ładny, zaraz tam wam będą się pokazywać różne z tego, co nagrałem. Wszystko ogólnie fajnie działa. Kamerka ma nawet 4K, które to nie jest takie prawdziwe 4K, ale ulepszone Full HD. Według mnie Full HD jest lepsze, bo 4K ma tylko 25 FPS-ów, a Full HD może mieć nawet 60. Tutaj są tryby, w których można nagrywać ci 4K, 2,7K. Jest Full HD 60 FPS-ów, Full HD 30 FPS-ów i na przykład też HD 120 FPS-ów. Kamerka oczywiście też robi zdjęcia w jakości 12 megapikseli. Wszystko ogólnie fajnie wygląda. Dźwięk też w miarę dobry, jak na kamerę sportową, bo wiadomo, te kamery sportowe rzadko kiedy ma jakoś strasznie dobry jakość dźwięku. I tak ogólnie wszystko to wygląda fajnie. Teraz będą wam lecieć materiały, jak ogólnie wygląda obraz tej kamery, bo tak wiadomo, teraz jak ją kręcę w domu, to zawsze kamera słabiej działa w oświetleniu domowym niż w takim naturalnym świetle słońca. Więc cześć.